Ok, wszystko działa. Dostałam informację, że już możemy zaczynać. Godzina 18, także wszystko na czas. Jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie witam, zarówno stałych bywalców naszych spotkań, jak i nowe osoby. Dzisiejszy webinar Doradco zainspiruj się na wiosnę. To jest takie bardzo niecodzienne wydarzenie, natomiast myślę, że będzie bardzo wartościowe. Ja będę miała dzisiaj przyjemność być moderatorką tego spotkania. Nazywam się Klaudia Stano. Na co dzień pracuję właśnie w mapie karier. Jest to taka wielka, bezpłatna, interaktywna baza zawodów, baza informacji o różnych ścieżkach kariery, ale też baza inspiracji dla nauczycieli i dla doradców zawodowych. Natomiast dzisiaj wyjątkowo to nie członkowie naszego zespołu będą się z Wami dzielić wiedzą, inspiracjami. Dzisiaj zaprosiliśmy do współpracy przyjaciół mapy karier, 8 ekspertów, doradców zawodowych, którzy na co dzień pracują w bardzo różnych obszarach, w różnych instytucjach, różnymi metodami, z różnymi grupami odbiorców. I oni dzisiaj podzielą się z nami tym, co ich w ostatnim czasie zainspirowało. Będą to i różne książki, i metody pracy, i narzędzia, i teorie. Wszystkich ich łączy bardzo wysoki profesjonalizm i charyzma. I każdy z nich, co ważne, będzie miał dzisiaj tylko 8 minut na to, żeby Wam opowiedzieć o czymś ciekawym. Dlatego myślę, że będzie na pewno bardzo, bardzo dynamicznie i mam nadzieję, że uda nam się skończyć w czasie, czyli w zaplanowanym czasie 1,5 godziny. Ale jeżeli chwilkę nam się przedłuży to spotkanie, to mam nadzieję, że nie będziecie nam mieć tego za złe, ponieważ naprawdę mamy dzisiaj bardzo dużo do przekazania. Także bardzo się z tego powodu cieszę. No, celem jest to, abyście wyszli z jakimiś nowymi pomysłami, z może jakąś refleksją, z metodą pracy, może z jakimś pomysłem na nową lekcję z uczniami albo na pracę indywidualną z klientem. Jestem pewna, że każdy z Was coś z tego wyciągnie i mamy nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich takie odświeżające i takie wiosenne to dzisiejsze spotkanie. No i właśnie, jak mówię o przyjaciołach mapy karier i o naszych ekspertach, to na początku pokażę, kto nas dzisiaj zaszczyci swoją obecnością. Będzie z nami 8 osób. Będę je zapowiadać oczywiście przed ich 8 minutami. Nie będę nawet zdradzać kolejności, żeby to też była niespodzianka. Powiem tylko, że wszyscy będą z nami na żywo oprócz Agnieszki Ciereszko, która jednak przysłała nagranie, więc również zaprezentuje swoją inspirację. I za chwilkę zaczynamy. Jeszcze z takich informacji organizacyjnych. Tak jak powiedziałam, pojawi się tutaj wiele ciekawych treści i dużo linków, wiele materiałów. Oczywiście możecie też je zapisywać podczas wystąpień naszych gości, ale również te wszystkie materiały otrzymacie od nas mailowo na adres podany w rejestracji w Click Meetingu. Również zamieścimy je na naszym fanpage'u, także możecie się po prostu skupić na słuchaniu, a niekoniecznie na notowaniu. To spotkanie, tak jak mówiłam, no, ma potrwać 1,5 godziny, może się leciutko przedłuży. W ciągu kilku dni, na pewno do końca tego tygodnia, na naszym kanale pojawi się też nagranie tego wydarzenia, także jeżeli z jakichś powodów nie będziecie mogli wysłuchać całości, to zapraszam później, ale myślę, że na żywo będzie tak najfajniej, najlepiej, będzie można też zadać pytania naszym gościom. Pamiętajcie, że możecie też pytania zadawać na czacie. Myślę, że goście w miarę możliwości będą na nie odpowiadać. Na czacie jest też ze mną Ula z Mapy Karier, więc również wszystkie kwestie techniczne, zarówno na czacie facebookowym, jak i tutaj na czacie w Click Meetingu. I no, też taka informacja standardowa o naszych webinarach, że nie wystawiamy zaświadczeń. Ale myślę, że to już wszystko i możemy po prostu przejść do rzeczy. Tak, widzę, że ktoś pisze na czacie, że nie do końca wiosennie za oknem, ale mam nadzieję, że tutaj wprowadzimy troszkę wiosny tym naszym wydarzeniem. I słuchajcie, chciałabym jako pierwszą zaprosić Agnieszkę Marusiak.
z Centrum Rozwoju Talentów, która nam dzisiaj opowie o... Zresztą zaraz zobaczycie, o czym nam dzisiaj opowie. Agnieszko, już możesz się włączyć, a ja też przygotuję Twoją prezentację. Witam serdecznie, dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tak cudownym wiosennym spotkaniu. I ja powiem, że mówię do wszystkich dzisiaj zgromadzonych z Gdańska. Tutaj faktycznie też troszkę zachmurzyło się niebo, natomiast wiosnę już czuć w powietrzu. Tak, jak najbardziej. Zaczynaj, ja się wyłączam i masz 8 minut. Okej, dziękuję Klaudio za oddanie głosu. Chciałabym w tym wystąpieniu o tym, co inspiruje mnie do pracy w doradztwie zawodowym, powiedzieć o dwóch takich rzeczach, które wydają mi się czymś ciekawym, ważnym, czymś, o czym po prostu myślę z takim szczególnym sentymentem. I zaczynam swoją prezentację od takiego hasła D jak doradztwo zawodowe, dlatego że te dwie rzeczy właśnie będą z tą literą D związane. Postaram się o nich opowiedzieć w taki sposób, żeby zachęcić też wszystkich, którzy dzisiaj poświęcają swój czas, żeby przyglądać się naszym inspiracjom, żeby zachęcić wszystkich do tego, żeby może poczytać coś na ten temat więcej, a może też zainteresować się wprowadzeniem tego na własny grunt. Kiedy myślałam sobie o tym, co inspiruje mnie do pracy jako doradcę zawodowego, pomyślałam sobie, że mimo że w ostatnim czasie w tej zdalnej rzeczywistości dosyć mocno w swojej pracy koncentruję się na doradztwie indywidualnym, to zawsze głęboko w moim sercu i także w praktyce mocno przywiązuję uwagę także do tego, co się dzieje w procesie grupowym. Myślę, że szkolni doradcy zawodowi mają tutaj bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o pracę z grupą. W tej chwili stanowi to bardzo duże wyzwanie, ale też podziela się inspiracją, która właśnie odnosi się do warsztatów, do doradztwa grupowego. Takim słowem kluczowym słowem do tego, co charakteryzuje metodę, o której za chwileczkę będę opowiadać, jest zaangażowanie. Mam taką intuicję, mam też takie doświadczenie, że te zajęcia grupowe są o tyle angażujące i ciekawe, w momencie kiedy uczestnik, uczeń, czy to osoba dorosła, bo pewnie reprezentujemy bardzo różne doświadczenia i instytucje, firmy być może, jako doradcy zawodowi, w momencie kiedy uczestnik jest w stanie wejść aktywnie w proces grupowy, wtedy możemy mówić o tym, że zbliżamy się do tego, co jest celem naszym, trenerskim, doradczym celem. I tym D, pierwszym D, właśnie odnoszącym się do poradnictwa grupowego będzie brama stosowana. Chciałabym opowiedzieć kilka słów o swoich doświadczeniach w stosowaniu dramy w doradztwie grupowym. Doradztwo grupowe i drama stosowana. Cóż chciałabym o tym powiedzieć? Przede wszystkim jest to zagadnienie, które bardzo mocno odnosi się do procesu, który po prostu uaktywnia w uczestnikach szereg emocji. Właśnie ten drugi element, który widzimy na slajdzie, poruszenie emocji i to zaangażowanie, następuje w wyniku stworzenia pewnego świata fikcji, do którego to świata zapraszamy uczestników. Jeśli chodzi o dramę, to tak naprawdę możemy tutaj wykorzystać różne techniki pracy dramą stosowaną. Są to karty ról, są to zdjęcia, rzeźby. Ja podam jakby te narzędzia hasłowo, bo 8 minut to jest stanowczo za mało, żeby powiedzieć o nich szerzej. Jest to także bardzo aktywny proces odkrywania pewnego świata fikcji. Mogę też nawiązać do takiej techniki, którą ja bardzo szczególnie lubię wdrażać w te zajęcia grupowe. Są to stymulatory.
które to po prostu powodują stworzenie takiego realnego zagadnienia, może dylematu, w zależności od tematu, jaki chcemy tutaj w ramach doradztwa grupowego rozpracować. Polega to na tym, że uczestnicy zajęć mają do czynienia z realnymi przedmiotami. Może to być na przykład jakiś plecak, nie wiem, torba od laptopa, w której coś się znajduje. Wprowadzamy ich w świat pewnej historii i po kolei odkrywamy historię konkretnego bohatera. Wchodzimy w ten świat fikcji. Takie zdanie, które tutaj bardzo mocno we mnie zawsze pracuje, to jest ten sam początek historii. Ta historia nie jest prawdziwa, ale mogłaby wydarzyć się naprawdę. Ilekroć wejdziemy w ten świat fikcji, uaktywnimy pewne emocje i zaciekawienie losami tego na przykład naszego fikcyjnego bohatera, uczestnicy automatycznie zaczynają wykazywać taką bardzo duże zaangażowanie, aktywność w to, żeby wejść w proces uczenia się także, traktując już sam proces z metapoziomu. W związku z czym poprzez doświadczenie, które czy to stymulatorami, czy to innymi technikami dramowymi uaktywniamy w uczestnikach, a przechodzimy do tego drugiego etapu, kiedy to wychodzimy z ról, wychodzimy z tego płaszcza roli, w którym dokonuje się doświadczenie w procesie dramy stosowanej, po to, żeby omówić sobie wnioski tego, co się zadziało, czyli nawiązuję tutaj do tego cyklu Kolba, który pewnie większość z Państwa kojarzy z pracy grupowej, czyli poprzez doświadczenie budujemy wnioski, nawiązujemy do teorii i to wszystko powoduje, że zbliżamy się do tego, żeby wysnuć te wnioski do tego, jak chcemy zastosować wiedzę, która się przeplotła przez zajęcia grupowe. Zachęcam wszystkich bardzo do tego, żeby zainteresować się dramą. Z racji na czas mojego wystąpienia idziemy dalej, ale zapewniam, że w ostatnim slajdzie podam też kilka cennych źródeł i odniesień, w których można właśnie poszukiwać tej inspiracji i zgłębienia wiedzy na temat dramy stosowanej. No, kolejny nasz grunt, mój grunt, który chciałabym przedstawić, odnosi się do doradztwa indywidualnego. I będzie to D jak dialog motywujący w doradztwie zawodowym. Przyznam szczerze, że odkąd skończyłam takie szczegółowe szkolenie dotyczące dialogu motywującego, a zetknęłam się w nim pierwszy raz w takim innym szkoleniu, które nazywało się Szkoła Animatorów Profilaktyki, to po prostu coś się we mnie pobudziło. Naprawdę pobudziło się coś, co bardzo aktywnie wykorzystuję w każdej rozmowie doradczej i za chwileczkę opowiem też o tym. Takie słowa kluczowe, które chciałabym podkreślić, opowiadając też o dialogu motywującym, który to tak naprawdę odnosi się do problemu, do zagadnienia ambiwalencji wobec jakiegoś tematu, z którym po prostu najczęściej przychodzi do nas klient, uczeń, osoba dorosła, osoba, która potrzebuje wsparcia doradztwa zawodowego. Właśnie z tego gruntu profilaktyki, od którego zaczęło się moje zainteresowanie dialogiem motywującym, bardzo szybko odnalazłam taki grunt tego, jak dialog motywujący świetnie pasuje do doradztwa zawodowego i że tak naprawdę ta ambiwalencja nie musi odnosić się do tematów, które dotyczą uzależnień, które dotyczą takiego poważnego kalibru problemów, z którymi mogą się stykać młodzi ludzie, dorośli czy też dorosłe osoby, to może też dotyczyć ambiwalencji w stosunku do zmian, z którymi się mierzymy, w stosunku do dylematów, które właśnie dotyczą życia zawodowego, czy też naszego rozwoju, wyboru edukacji. I pojawia się Klaudia, więc ja wiem, że już powinnam finiszować. Dlatego też słuchanie, empatia, parafrazowanie, odzwierciedlanie i właśnie uaktywnienie takiego detektora motywacji klienta po to, żeby poprzez wyłapanie pewnych kluczowych słów i odzwierciedlenie ich w odpowiedni właśnie sposób, który jest wpisany w dialog motywujący, to wszystko powoduje niesamowite zbliżenie do świata, z którym przychodzi do nas klient, a także ma ogromną moc sprawczą, co jest też celem dialogu motywującego.
i na koniec pokażę ten obiecany slajd, w którym po prostu sumowałam wszystkie takie najważniejsze hasła, zarówno tego, kto jest autorem konkretnej metody, konkretnego narzędzia, o którym dzisiaj powiedziałam, a także pozwoliłam sobie na umieszczenie nazwisk osób, które mnie edukowały w tym zakresie, których też możecie poszukiwać w sieci, żeby temat zgłębić. Także w związku z tym, że widzę już Klaudię, myślę, że te moje 8 minut minęło. Bardzo dziękuję i jeszcze na koniec chciałam pozostawić takie swoje inspiracyjne motto, że taką, myślę, że bardzo wielką mocą pracy doradcy zawodowego jest także zespół, taka siła właśnie zespołu, w którym możemy pracować, w którym możemy dokonywać pewnej superwizji tego, jak pracujemy, ale przede wszystkim dzielić się po prostu tym właśnie, co robimy teraz dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu, więc jeszcze raz wielkie dzięki i oddaję głos mojej ulubionej Agnieszce, którą zapowie za chwilę pewnie Klaudia. Agnieszko, bardzo dziękujemy za przybliżenie nam doradztwa przy MRD i faktycznie oddaję głos Agnieszce Szucie i włączę tutaj, Agnieszko, już Twoją prezentację. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Zawsze jest to tak, wszystko dobrze. Słychać, czy mnie widać. Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na to niesamowite wydarzenie. Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami moimi inspiracjami. Nazwałam te inspiracje uważność, sens i szczęście, ponieważ chcę opowiedzieć tutaj o trzech takich autorach, którzy niesamowicie mnie inspirują, gdzie mogę właśnie odnaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań. Ale zanim o nich powiem, to może taki krótki cytat Pabla Picassa, że inspiracja istnieje, ale musicie zastać przy pracy. No właśnie, inspiracja jest wszędzie. Tak naprawdę wszystko może być inspirujące, tylko ważne, żebyśmy byli też wyczuleni na tą inspirację, żebyśmy też umieli ją zaobserwować. Ja zauważyłam, że nawet nieraz miałam taką sytuację, że jadąc samochodem na zajęcia z młodzieżą, słuchając radia, udawało mi się wyłapywać jakieś treści, które później na gorąco stosowałam na zajęciach. I to właśnie nauczyło mnie tego, żeby być właśnie uważną, obserwującą, szukającą różnych ciekawych treści, przykładów, bo wtedy, jeżeli to jest życiowe, to myślę, że jest no, łatwiej to wszystko zrozumieć. Pierwszą inspiracją, pierwszą osobą, która mnie inspiruje, o której chcę króciutko powiedzieć, jest Agnieszka Krzyżanowska. Agnieszka na swojej stronie pisze, że jest literatką, fotografką, nefelibatą. Ja wcześniej nie wiedziałam, co to znaczy nefelibata, więc sprawdziłam sobie. No i jest całe wytłumaczenie, można znaleźć, co to znaczy, ale myślę, że tutaj Agnieszce też chodziło, tak myślę o to, że jest to osoba, która niejako chodzi w chmurach. No właśnie, a Agnieszki strona to jest Agnes on the Cloud. Myślę, że wiele osób Agnieszkę może znać. Ja osobiście jestem zachwycona jej twórczością. Tutaj podałam tytuł też jednego z artykułów, Alfabet na nowe czasy, bo to jest taki artykuł, który, nie słychać mnie, halo, coś widzę, że tutaj, halo, teraz, czy jest lepiej? No właśnie, mam pod górę. Myślę, że teraz już jest lepiej, dzięki. Dobrze. Alfabet na nowe czasy to jest jeden z artykułów, który użyłam właśnie w jednych zajęciach z młodzieżą.
ponieważ jest to taki artykuł na temat wartości, na temat tego, co jest ważne w życiu. Akurat Agnieszka opisuje, co jest ważne dla niej. Natomiast bardzo jest to fajny materiał do tego, aby pracować, na temat na przykład tego, co jest dla mnie ważne, czego potrzebuję w życiu i poruszyć właśnie taki temat z młodzieżą, a przecież jest to temat, który bardzo często poruszamy. I ten alfabet Agnieszki bardzo mnie tutaj właśnie zainspirował do takich zajęć. Każdy artykuł, właśnie w każdym artykule można znaleźć coś dla siebie, ja znajduję coś dla siebie i tak jak obserwuję też czytelników, czytelniczki Agnieszki, to wiem, że też wiele osób mówi, że ona jakby opisuje rzeczy, które my czujemy, a nie umiemy ich tak pięknie opisać. Agnieszka też napisała kilka książek i powiedziałabym, że bardzo często jak szukam inspiracji, po prostu otwieram jakąś z jej książek i już tam znajduję często odpowiedź. To jest niesamowite. A taki piękny cytat, który tutaj z jej strony właśnie zaczerpnęłam, zajmuj się tylko tym, dzięki czemu rośniesz. Kolejna osoba, której chcę powiedzieć, to jest Piotr Michoń. Pięknie też pisze o sobie, że z wykształcenia jest doktorem ekonomii, ale z przekonania po prostu człowiekiem, zainteresowanym człowiekiem. I to jest piękne, to mi się bardzo spodobało. Dlatego też się zainteresowałam jego podcastem. Podcast ekonomiaszczęścia.pl, tak się nazywa. I tutaj wymieniłam też tytuł jednego z odcinków, czy opłaca się być szczęśliwym. Myślę, że to jest też takie pytanie, z którym często się spotykamy, w ogóle dyskusja na temat szczęścia, co dla kogo oznacza szczęście, czym dla kogo jest szczęście. Każdy może mieć swoją tutaj definicję. Myślę, że to jest też temat, który warto poruszać. No i tak jak właśnie też tutaj pan Piotr pisze, ważne jest, aby nigdy nie przestać pytać, ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Powiedziałabym, że każdy odcinek podcastu był dla mnie interesujący i znalazłam w nim coś dla siebie, natomiast napisałam tu akurat jeden z tych tytułów, czy opłaca się być szczęśliwym, ponieważ często rozmawiamy z młodzieżą o ich oczekiwaniach w stosunku do przyszłości. I to jest ciekawe, bo tutaj można też fajnie podyskutować w tym podcaście. On akurat mówi o tym, że to wcale nie jest tak, że zarobki wpływają na to, że będziemy szczęśliwi, ale jesteśmy szczęśliwi, gdy jesteśmy szczęśliwi, to możemy więcej zarabiać. I tak tutaj przekornie, można powiedzieć, pan Piotr o tym opowiada w bardzo ciekawy sposób, podając różne ciekawe źródła, różne ciekawe przykłady. To jest, tak jak powiedziałam, jeden z odcinków, który mnie zainteresował, ale wiele jest innych, ten wymieniłam, ale wiele jest. Jest też odcinek o Ikigai, czyli japońskiej koncepcji szczęścia. Jest, czy szczęście można mierzyć, ale też wiele innych, które nie dotyczą bezpośrednio tematu może szczęścia, ale są bardzo z nim powiązane. Także bardzo też polecam, bardzo ciekawy temat. I ostatnia osoba, myślę, że znana wszystkim, to Przemek Staroń. Trudno mi byłoby nie powiedzieć o nim, bo naprawdę jest to osoba niesamowicie inspirująca. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał jego książki Szkoła Bohaterek i Bohaterów, czyli Jak radzić sobie z życiem, to myślę, że jest to lektura obowiązkowa. Każdy rozdział tej książki jest niesamowicie ciekawy. Ja jestem też fanką Harry'ego Pottera, nie ukrywam, w związku z tym bardziej Przemek bardzo trafia w moje gusta, w moje tutaj potrzeby, więc uwielbiam tą książkę, przeczytałam ją już chyba kilka razy, ale jeszcze cały czas do niej wracam, ponieważ są tam też fragmenty bardzo ciekawe w kontekście doradztwa. Przemek opisuje o tym, pisze o podejmowaniu decyzji, o tym właśnie, skąd ma wiedzieć, czego pragnie i jak to było w jego przypadku. Każdy rozdział tak naprawdę traktuje o ważnej kwestii, więc zdecydowanie warto po tą książkę sięgnąć. Natomiast też nie zapominam tutaj o tym, nie zapomnę powiedzieć, że jest też strona Przemka i tam świetne różne inspiracje. Między innymi mi się bardzo spodobała skrzynka z narzędziami, Lego, gry i książki, gdzie Przemek na podstawie scenek takich ułożonych z klocków Lego tłumaczy prawa rządzące emocjami. Niesamowicie ciekawe inspiracje. Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach. Trzeba tylko pamiętać, aby zapalić światło. Tak, to jest jeden z cytatów z Harry'ego Pottera, który tutaj Przemek wymienia.
Już ostatni tylko cytat na koniec, mój ulubiony, jest też z jednej z moich ulubionych książek. Jest to książka dla dorosłych, jedna jedyna napisana przez Lucy Montgomery, kierowana do dorosłych, nazywa się Błękitny Zamek, gdzie największym szczęściem jest kichnąć, kiedy się ma ochotę. I to jest a propos tego, co powiedziałam, że każdy inaczej pojmuje szczęście, a dlaczego Joanna tak powiedziała, to odsyłam do lektury. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, życzę wszystkiego dobrego i dobrej dalszej części konferencji. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, czuję się tutaj jak taki zły policjant, ale staram się trzymać naszego czasu, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. I zapraszam naszą kolejną prelegentkę, czyli Anię Łyszczek-Majewską. Aniu, zapraszam Cię do włączenia kamerki i mikrofonu i już włączam Twoją prezentację. Okej. No to czas zaczynać. Dzień dobry raz jeszcze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zwłaszcza tych wiosennych inspiracji nam bardzo potrzeba, żeby doładować się energetycznie i jeszcze lepiej pracować nad rozwojem zawodowym z wszystkimi, którzy potrzebują tego naszego wsparcia. Ja swoją prezentację nazwałam Życie zawodowe w sieci, czyli o zdobywaniu inspiracji zawodowych w mediach społecznościowych. To jest taka inspiracja, która wynika z połączenia dwóch moich sfer zawodowych, dlatego że poza doradztwem zawodowym i właśnie rozwojem z tym związanym, również pracuję jako strateg komunikacji, to znaczy odpowiadam za to, żeby wykorzystać komunikację do rozwoju różnych firm czy też marek. I stąd właśnie pomysł na to, żeby zadać sobie takie pytanie, które mam nadzieję, że również nas dzisiaj tutaj wszystkich zainspiruje. Jak wykorzystać czas spędzony w mediach społecznościowych do zdobywania inspiracji zawodowych? Nie mówię tutaj o LinkedInie, który wszyscy doskonale znamy, ale mówię tutaj o Facebooku, Instagramie, Twitterze czy też TikToku, czyli o wszystkich tych platformach, które wciągają nas, pochłaniają, zwłaszcza to młode pokolenie, które nie może się oderwać od tego, co ciekawego się tam dzieje. I zadałam sobie właśnie takie pytanie, jak sprawić, żeby taką właśnie informację, to, że spędzamy tak dużo czasu korzystając właśnie z tych mediów społecznościowych, wykorzystać do tego, żeby rozwijać się zawodowo. I pomysł, który przyszedł mi do głowy, to to, że czytając różne opisy zawodów, czy też właśnie poznając charakterystykę poszczególnych obszarów zawodowych, możemy się dowiedzieć, z czym wiąże się dana praca. Natomiast bardzo trudno jest odkryć to, jak wygląda ta praca, jak wygląda takie życie zawodowe osoby, która decyduje się na przykład być pielęgniarką, albo lekarzem, albo na przykład właśnie twórcą internetowym. I to jak możemy odkrywać, obserwując właśnie poszczególne osoby w mediach społecznościowych. Mówię tutaj o influencerach, mówię tutaj o twórcach internetowych, którzy dzielą się swoim zawodowym życiem przy okazji, bo oczywiście nie zawsze jest to ich głównym celem. I do tego właśnie dzisiaj chcę Was zachęcić i zainspirować. Mnie zainspirowało to do tego, żeby stworzyć taki cykl w ramach projektu, który tworzę. Projekt nazywa się Celowość i w ramach tego projektu powstaje między innymi podcast o rozwoju zawodowym. I wymyśliłam, że zrobię taki projekt, który będzie trwał 100 dni. Jak już wiem, nie będzie to 100 dni pod rząd, ale będzie to 100 osób, którym zadam dwa pytania. Co Cię przyciągnęło do tego zawodu i co Cię zatrzymało w tym zawodzie? Właśnie po to, żeby stworzyć taką ciekawą bazę osób, które można podglądać, do których można sobie zajrzeć w ciągu właśnie tej naszej wizyty na Facebooku czy to na Instagramie i możemy zobaczyć dzięki temu, w jaki sposób właśnie to życie zawodowe wygląda. Do tej pory udało mi się już zaprosić kilka osób do tego cyklu. Dzięki temu między innymi mogłam się dowiedzieć, że artystka Kasia Ekes nie tylko zajmuje się malowaniem, ale też rozwija się przedsiębiorczo, co również może być ciekawą wskazówką dla osób, które takiego właśnie typu kariery szukają i interesują się właśnie takim zajęciem. Również pisarka Emilia Teofilia Nowak opowiada nie tylko o tym, jak napisać książkę, ale też jak samodzielnie ją wydać, więc myślę, że wszystkie osoby, które szukają na przykład możliwości rozwoju zawodowego w takim obszarze, widzą się jako osoby, które piszą
piszą książki czy publikują, mogą wiele się nauczyć o takim życiu zawodowym, o jego blaskach i cieniach, czyli o tym, czego nie przeczytamy w książce i jeżeli kogoś nie znamy z takiego obszaru, to raczej te informacje do nas nie dotrą, dopóki sami tego nie sprawdzimy. Czy też na przykład Aleksandra Łogusz, czyli fotografka lotnicza, która pokazuje, że fotografia to nie tylko to, co możemy zaobserwować poruszając się po ziemi, też możemy patrzeć na piękne miejsca właśnie z tej perspektywy samolotu. I to jest niezwykle ciekawe, takie osoby trzeba znaleźć i do tego również Was zachęcam, żeby wykorzystać takie podejście i takie myślenie o mediach społecznościowych jako sposób na rozwój dla osób, z którymi pracujemy, zwłaszcza dla tych osób, które szukają właśnie tej odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądało moje życie, kiedy zdecyduję się na taką, a nie inną karierę. I to, co chcę Wam dzisiaj zaproponować i zostawić jako inspirację, to taki pomysł na to, żeby stworzyć takie zadanie. To zadanie może zostać nazwane na przykład researchem zawodowym, bo research to jest taka metoda, którą wykorzystujemy, kiedy chcemy przeprowadzić pewną analizę, najpierw zebrać informacje, a później doprowadzić do wyciągnięcia bardzo konkretnych wniosków. Więc to, co proponuję, to zaproponować się właśnie na przykład osobom, z którymi pracujemy, takie zadanie, żeby przez 2 tygodnie poobserwować to życie zawodowe w sieci, żeby najpierw zrobić sobie etap przygotowania, to znaczy sprawdzamy, czego dokładnie chcielibyśmy się dowiedzieć, czy na przykład szukamy różnych zawodów dla siebie, czy na przykład sprawdzamy jakąś konkretną kategorię. Następnie określamy sobie założenia tego projektu, a także zakres. No i wtedy następuje moment analizy, kiedy to przeglądamy różne konta twórców internetowych, kiedy szukamy osób, które na przykład zajmują się pracami artystycznymi i mają swoje konta na Facebooku, na Instagramie, dzielą się codziennie swoją pracą i dzięki temu obserwując te osoby możemy codziennie się czegoś nauczyć. I to jest etap analizy, czyli wtedy, kiedy ktoś nas zapyta albo kiedy ktoś zapyta osoby, z którymi pracujemy, dlaczego tak często zaglądają na Facebooka albo na Instagram, to będą mieli łatwą odpowiedź. Bo będzie to właśnie pewien projekt badawczy. To dużo lepiej brzmi. No i następny etap to etap podsumowania, czyli moment, w którym możemy zebrać te wszystkie wnioski, możemy zapytać się albo właśnie mogą zapytać się osoby, które szukają tych informacji, co mnie zainspirowało w tym czasie badawczym, w tym okresie szukania informacji. Co mnie zaskoczyło, czy mogę się czegoś nauczyć z tego eksperymentu, czy na przykład takie życie, które widzę, mnie tutaj inspiruje, czy jednak mnie demotywuje i jednak nie chcę się decydować na takie na przykład twórcze trudy, o których tutaj już dzisiaj wspominałam w przypadku prac artystycznych. Więc jest to dosyć ciekawy sposób na to, żeby przekuć właśnie tą ilość czasu, którą spędzamy w mediach społecznościowych na taki projekt badawczy z zastosowaniem zawodowym. I również tutaj do wszystkich doradców taka myślę ciekawostka, że również dla nas to jest bardzo ciekawe źródło informacji, bo obserwując różnych twórców, różne osoby, które pokazują swoje życie i swoją pracę w sieci, my również możemy się uczyć o tym, jak pewne zawody się łączą, jakie kompetencje się na to składają i właśnie jak wygląda takie życie zawodowe w sieci. Także do tego bardzo serdecznie zachęcam, a ja będę również kontynuować ten projekt Życie zawodowe w sieci, czyli 100 osób, którym zadam 2 pytania na profilu celowości na Facebooku i Instagramie, także do tego również zapraszam. I oczywiście zostawiam też do siebie kontakt, jeżeli ktoś z osób, które jest obecnych na dzisiejszym wydarzeniu miałoby ochotę pogłębić ten temat albo o coś dopytać, to jak najbardziej do tego zapraszam i polecam właśnie, żeby jeżeli zaprosicie swoich uczniów czy osoby, z którymi pracujecie do takiego eksperymentu, to żeby również zaprosić ich do tego, żeby powiedzieli o tym innym osobom, żeby zachęcili do tego innych, bo myślę, że czas, który każdy z nas spędza w telefonie, to jest czas, który można bardzo dobrze wykorzystać do rozwoju zawodu. Super. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Ze swojej strony też bardzo polecam podcast Ani, Celowość oraz audycję Młodzi Mogą Więcej. Widzę tutaj dużo pozytywnych komentarzy, także Aniu można w sieci posłuchać dużo więcej. Nie tylko te dzisiejsze 8 minut. No i dziękuję wszystkim dotychczasowym gościom za dyscyplinę czasową. I teraz chciałabym powitać naszego kolejnego gościa, Tomasza Magnowskiego. I już, Tomku, włączam Ci prezentację.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak, dajcie proszę Państwo znać, czy Tomka dobrze słychać, bo wcześniej tutaj były różne głosy, że kogoś cicho, głośno i już. Bardzo dobrze słychać, tak? Chyba dobrze. Super. To ja się w takim razie wyłączam i Tomku. Okej, ja sobie puszczam swoje 8 minut. Rzeczywiście stres jest duży, 5 minut dokładnie o czasie. Słuchajcie, rok inspiracji, 8 minut. Ja jestem z wykształcenia elektrykiem, dlatego trochę prądu tutaj przed chwileczką mi zabrakło, ale wszystko jest już okej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten rok, o rok tych inspiracji, które mną targały przez te 360 parę dni? Jak to wyglądało? No kiedyś nie miałem doradcy zawodowego swojego. Ja jestem z wykształcenia elektrykiem, a poniżej roku 2001 roku tego doradcy nie miałem gdzie się spytać, kogo się spytać o to, kim być. W pewnym momencie stałem się sam doradcą zawodowym. Można powiedzieć, że było hasło lekarze ulecz się sami, tak właśnie się stało, czyli po 2001 roku zacząłem sobie sam doradzać, ale też innym. Teraz mamy rok 2021, a od 2020 roku okazało się, uciekła mi prezentacja, kto mi ją zabrał. Zaraz tutaj pewnie się pojawi. Pękła sytuacja taka. Klaudia, jak możesz, to ja będę mówił, a ty zrób. W 2020 roku okazało się, że wszystko jest połączone, że to, że jestem elektrykiem, to, że jestem doradcą zawodowym, to, że jest też taka sytuacja, w której jestem, uprawiam też inne zawody, okazało się, że to jest tegoroczna moja inspiracja, że wszystko jest połączone. W jaki sposób połączone? Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. Psychologia i elektryka połączona jest w ten sposób, że czasem spięcia mogą spowodować urwanie kontaktu, a jak ktoś komuś nawtyka, to różnie może być. Jak widać, elektryka i psychologia połączone. Gastronomia i elektryka, mamy tutaj Big Milka. Kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, że jak elektryk zaczyna opowieść, oczywiście buduje napięcie, taki trochę suchar oczywiście, ale za to big suchar, można powiedzieć. Jak jeszcze połączyłem tą inspirację z tym, co się w tej chwili dzieje? No to taka też elektryczna rzecz, jak połączyć elektryka z IT, kiedy kupiłeś okulary VR i wszyscy dookoła patrzą na ciebie z zazdrością, no to wygląda to tak jak na tym obrazku, który widzicie na prezentacji. Dlaczego VR? Dlatego, że to jest moja druga inspiracja, jeżeli chodzi o ten rok, bo tuż po zamknięciu nas w domach przez pewną chwilę, nagle wpadłem na pomysł, że nie tylko mogę budować brzuch, ale także wirtualną przestrzeń, w której mogę się spotykać z innymi ludźmi, jako dodatkową przestrzeń do tego, żeby nie wychodząc spotykać się z ludźmi i tą właśnie przestrzeń tworzyć. To były moje próby. To było HTC Vive, to było Virbella, to była Frame, Engage czy Mozilla Hub. Jeden z tych, być może niektórzy z Was czuli i widzieli, bo na konferencji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych komercyjną platformę Virbella korzystaliśmy, natomiast jeżeli chodzi o to, co za chwileczkę pokażę, a to już jest mniej komercyjne, dlatego że jest darmowe. Pytanie jednak jest bardzo ważne, po co? Bardzo wielu doradców zawodowych, którzy ciężko poruszają się po strefach cyfrowych, mówi, ale po co to? No, po to, że do Paryża można dojechać samochodem, samolotem, na rowerze. Ważne jest w tym wszystkim to, żeby było atrakcyjnie, żeby było możliwe, żebyśmy zrealizowali swój cel, a tak naprawdę VR, który za chwileczkę być może będzie życiem codziennym naszym za 2, 3, 5, 7 lat, okaże się, że jest to takie narzędzie, młotek, do którego się trzeba przyzwyczaić, tak jak do komputera przyzwyczailiśmy się mocniej przez ostatni rok. Stąd też odpowiedź na hasło po co jest dosyć proste, no dlatego, że można i dlatego, że jest atrakcyjnie. A jeżeli nie jest atrakcyjne, to rezygnujemy z tego. To od Was zależy oczywiście. Jak i dlaczego jest dla mnie atrakcyjne? Dlatego, że na przykład na Mozilla Hub już za kilka dni w Zespole Szkół Technicznych, w której jestem doradcą zawodowym, odpalamy dzień otwarty. Nie będzie to Teams, nie będzie to przestrzeń, w którym gadająca głowa będzie mówiła do dzieci, tylko będzie to przestrzeń wirtualna. One będą musiały pójść, będą musiały zobaczyć ten mózg, który jest tam na dole, nie wiem, czy zauważyliście pod hasłem szok, taki móżdżek sobie tutaj leży. To pomieszczenie są dopiero uzbrajane, ale za chwileczkę będzie tam mnóstwo obrazków, mnóstwo filmów, a każdy, kto będzie mógł tam wejść, niekoniecznie z wirtualnymi okularami, bo nie ukrywam, że
nie sięgnę, teraz sięgnę. Żeby założyć coś takiego i bawić się w wirtualnej rzeczywistości, trzeba jeszcze trochę drobnych uzbierać. Stąd też to jest imersyjne, czyli jest na komputerze. Czyli możemy tak jak teraz być i myszką lub też klawiszami odpowiednimi poruszać i przemieszczać. Ale przede wszystkim możemy zobaczyć drugą osobę i możemy z nią wejść w interakcję, możemy jej coś podrzucać. To jest drugi przykład, to już jest typowe doradztwo zawodowe. Tam troszeczkę w golfie jestem, więc dlatego dzisiaj się przebrałem w koszulę. A te Animousy to są dzieciaki, które weszły do mnie na doradztwo zawodowe, na godzinę z doradztwa zawodowego i analizują, co my tutaj mamy. Po pierwsze charakter, po drugie cele, po trzecie różne sposoby i metody. Wszystko to jest jak sala wykładowa, po której sobie oni chodzą, zadają pytania, a mnie widzą na kamerze, na ścianie, tak jak tu na tym obrazku widać. Kolejna, trzecia inspiracja to coś, na co wpadłem, potknąłem się dawno temu i nawet ostatnio w Szkole Środku Kariery dzisiaj przeglądając zauważyłem, że ja to cały czas mam na ścianie. Mapę trendów, tylko że moja mapa trendów w szoku to jest rok 2011, natomiast tutaj mamy mapę trendów in Future Institute 2021, już ją można zobaczyć, co nas czeka, a przynajmniej co przewidują, że nas czeka, jeżeli chodzi o kwestie działania przyszłości. Stąd też porównanie kwestii tej wirtualnej rzeczywistości i tego świata, który w tej chwili mamy, czyli świata WUKA i takiej propozycji z Instytutu of the Future Boba Johansena pod hasłem jak sobie radzić ze światem WUKA, czyli WUKA Prime, czyli wizja, zrozumienie, jasność i zwinność. To jest to, co być może nam pomoże. Jak to wygląda w rzeczywistości i w takim opisaniu? To na przykład jest wizja, czyli latarnia morska, otwartość na zmiany, jasne wartości, wizja i misja. To jest T-sharp person, czyli taka osoba, która nie tylko jest specjalistą w jednej dziedzinie, ale ma szeroki pogląd na różne inne dziedziny. Jest tam tutaj jeszcze P-sharp, być może P-stacja wzięła się właśnie stąd, chociaż nie jestem do końca pewien. To jest zwinność, to jest eksperymentowanie, to jest otwartość na błędy i umiejętność bycia uważnym na świat, jasne formułowanie myśli. Czwarta inspiracja to inspiracja, która mówi o tym, czy prognozujemy przyszłość, czy idziemy jedną ścieżką do przyszłości, czy też bazujemy na scenariuszach przyszłości, metodą na przykład scenariuszową. Horyzonty przyszłości to jest ta metoda, w której możemy zastanawiać się nad tym, jak to wygląda i określać cel zawodowy na bazie tego, co będzie za 20 lat, co będzie za 15. Ja nie sądziłem, że będę doradcą zawodowym, jak zaczynałem swoją pracę zawodową, ale tutaj możemy to zobaczyć i sprawdzić. Horyzonty przyszłości to jest to hasło, natomiast... Bardzo ważne. Tak? Jasne. Jasne. Dobrze. Super, coś przycina. Dziękuję bardzo, oczywiście. Bo wcześniej było super, a teraz no, ja się już wyłączam. Dobrze, tu mamy, słuchajcie, horyzonty przyszłości i ta metoda scenariuszowa i ta metoda, która jest pokazana w postaci tabelek. Do czego? Do oceny wpływu trendów, do stopnia niepewności trendów, do alternatywnych wizji karier, bo takie właśnie w przedpozytywnym świecie będą bardzo ważne. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj gdzieś tam powstała w ramach horyzontów przyszłości, to jest future literacy, ale to jest kompletny miks mózgowy. Pierwszy raz w życiu przegrzał mi się mózg w zeszłym roku, próbując zrozumieć to, a idea była taka, jak myślisz, jak będzie wyglądała przyszłość, a potem dodaj do tego to, jak sobie jej nie wyobrażasz, a potem to zmiksuj, będziesz wiedział, jak to będzie, chociaż nie do końca. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to może w takim razie coś prostszego. Quiz 2040, taki quiz edukator zrównoważonego żywienia. To mi wyszło, jeżeli chodzi o kwestię działania. To jest kolejna inspiracja od uczniów złapana, bo nagle okazało się, że uczniowie, bardzo fajne tu przykłady takiej zabawy troszeczkę quizowej mi podrzucili, polecam wam. A na koniec jeszcze szybkie strzały związane z czymś takim. To jest moje zdjęcie awatarowe. Jak pokazałem to zdjęcie na Facebooku, to dostałem taki komentarz. Sorry Tomku, kojarzy mi się to z cyborgami, które opanowały świat. Ja wiem, że na głowie nic nie mam, chociaż dzisiaj założyłem wyjątkowo słuchawki, podobno ładnie wygląda. Jesteś fajnym chłopakiem, nie pozwól na manipulację. Oczywiście odpowiedziałem, że bardzo się cieszę, że mam nowe wpisy do CV. Po pierwsze zero, po pierwsze drugie zero, a potem fajny. Ale to taki moment do tego, że trzeba bardzo uważać na to, jak się wprowadza technologię, żeby przypadkiem nie okazało się, że inteligencja sztuczna nigdy nie dorówna naturalnej głupocie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Przeciągnąłem 50 sekund.
Aniu, to ja się teraz wyłączam i zostawiam Ci Twoje 8 minut. Jeżeli byłyby jakieś problemy techniczne, to ja tutaj będę monitorować czat i ewentualnie się włączę i coś powiem. Więc bardzo Państwu dziękuję, że piszecie na czacie cały czas. Nie wiem, z czego to wynika, że u niektórych jest świetnie, a u niektórych zacina. Jakieś dzisiaj złośliwość technologiczna, ale... Też sugeruję, jeżeli ktoś ma problemy w ClickMeetingu, to żeby spróbować na Facebooku. Wydaje mi się, że tam może być jakoś taka bardziej stabilniejsza ta transmisja. Dobra, ja się wyłączam i może Ania będzie dobrze słychać. Okej, dobra, to w takim razie zaczynam. Mam 8 minut. Postaram się zmieścić w tych 8 minutach, aby opowiedzieć o swojej inspiracji. Inspiracją są spotkania innych ludzi, które dają moc. No ale właśnie, co to są za spotkania, które dają moc? To są takie spotkania, z którymi ja jako doradca wychodzę z poczuciem kompetencji, z poczuciem to, że moja praca ma sens oraz to, że mam moc, siłę, ale też właśnie taką nadzieję, że to, co robię, jest w porządku. I to są takie spotkania właśnie superwizyjne, interwizyjne i o tym chciałabym troszeczkę opowiedzieć. To, o czym, nie wiem, czy widać, czy widać kolejny slajd, ale może powiem pomimo ewentualnych trudności technicznych, że doradztwo zawodowe to jest właśnie, to jest forma pewnej pomocy. Do nas klienci przychodzą po pewną moc, czyli na zasadzie, że mamy klienta, powiedzmy, że to symbolizuje naszego klienta i ma pewien poziom właśnie mocy, pewnej takiej wewnętrznej energii i on potrzebuje jakiegoś takiego napełnienia, aby właśnie mógł podjąć pewne decyzje edukacyjne, zawodowe, żeby mógł poczuć samego siebie i pokierować swoim życiem oraz poznać też takie swoje zawody, swoje zasoby. No i właśnie my tak napełniamy troszeczkę właśnie tego klienta, aby mógł poczuć właśnie taką siłę i moc, ale w takich sama forma pomocy, no, mogą być różne. Czasami nasi klienci mają bardzo różne potrzeby. Czasami jest tak, że nasz klient, nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenia, ale na przykład jest przysłany, na przykład przez jakąś instytucję, albo na przykład czasem, jeśli ktoś pracuje z nastolatkami, to że rodzice na przykład przychodzą do doradcy, proszę mu pomóc, tak? Ale nastolatek nie ma za bardzo tak ochoty. No i właśnie staramy się, żeby czasem spełnić czyjeś oczekiwania. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale tak bywa. No i tutaj klient nie chce, a my to cały czas napełniamy. Zdarza się też, że nasi klienci są na różnym etapie życiowym i na przykład gdyby to była taka dziurka, to on traci tą energię. No właśnie i w tym momencie z czym my zostajemy? Zupełnie innym poziomem energii. Właśnie to chciałabym właśnie powiedzieć, że takie spotkania, które napełniają naszą energię, są dla mnie niezwykle inspirujące. Bo właśnie w takich sytuacjach, kiedy klienci są na różnym etapie właśnie pomocy, na przykład oni czasem potrzebują psychoterapii, zdarza się, albo interwencji kryzysowej, bo zdarza się, że pierwszą osobą do kontaktu jest właśnie doradca zawodowy. No i w takich sytuacjach często właśnie co możemy odczuwać? Na przykład możemy odczuwać takie zagubienie albo zastanawiać się, czy to, co robię, jest rzeczywiście pomocne. Czasami zdarza się, że chcemy właśnie jeszcze bardziej, że na przykład jeśli nie widzimy efektu, to w takim razie muszę się starać bardziej, albo koncentrujemy się na przykład na jakimś efekcie, że okej, czyli ja widzę, że na przykład mój uczeń wychodzi z jakąś decyzją, to znaczy, że jestem skuteczny czy też skuteczna, a jeśli nie ma tej jakiejś decyzji, no to czy ja faktycznie to potrafię, a może właśnie nie czuję się pewnie. Czasami jest tak, że czujemy na przykład, że nasze wsparcie jest gdzieś na innym
poziomie i na przykład nie jest nasza praca traktowana na serio. I wpadamy w różnego rodzaju pułapki. To się wiąże właśnie może z frustracją, z poczuciem właśnie takiego poczucia kompetencji, czy ja muszę coś więcej, ja muszę poznać jakieś kolejne techniki, żeby być skutecznym. I to, co na przykład w związku z tymi różnymi trudnościami, możemy wpadać w różnego rodzaju pułapki i to są pułapki, nie wiem, czy widać, najczęściej tak samo poświęcanie się, czyli że my bardzo chcemy spełnić czyjeś oczekiwania. Najczęściej też ubrani jesteśmy w czyjeś oczekiwania rodziców, pracodawcy, klienta i tak dalej. I często właśnie jeśli czujemy też, że nasza praca okej, no gdzieś jest tam z boku, no to chcemy jak najbardziej być może zadowolić. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, tak po prostu czasami jest. Czasem też mamy nadmierne wymagania od siebie, że właśnie musi być taki top of the top, to musi być wynik, to musi być skuteczność. Czasami właśnie trudniej zauważyć własne osiągnięcia. Zdarza się też tak, że właśnie jeśli nie wiemy, z jakim klientem pracować, pojawia się, czy ja naprawdę wiem za mało, czy ja jestem kompetentny, czy kompetentna, więc jest taki schemat właśnie może jakiegoś wstydu, być może wadliwości i to rodzi bardzo dużo emocji, włącznie też w pracy z klientami, z rodzicami. Jest tak zwana deprywacja emocjonalna, że te wszystkie emocje są w nas, no ale to gdzieś to właśnie powinno mieć gdzieś ujście, tak, że czasem to tak gdzieś chowamy, bo właśnie, bo jeśli ja się odsłonię, no to co wtedy? No ale właśnie, ja powiem tak, ja się z niektórymi takimi schematami to się gdzieś boksuję. Ja miałam bardzo dużą potrzebę tak więcej, mocniej, skuteczniej, kolejne szkolenia, kolejne techniki, kolejne narzędzia, żeby być właśnie skuteczna i móc pomóc mojemu klientowi. Dlaczego? Bo wtedy też ja czuję się kompetentna, że właśnie to, co robię, jest w porządku. No i to, co mi pomogło, to właśnie spotkania superwizyjne i interwizyjne i bardzo wszystkich zachęcam do organizowania się i tworzenia takich grup. Przede wszystkim to, co moje myślenie o doradztwie zawodowym zmieniło się, to, że ja myślałam, że ja muszę dawać, nie wiem, bo wspólnie szukamy rozwiązań. My możemy budować rozwiązania. To mi dało 500 kilo mniej z ramion. Ja poczułam o wiele się lżej, że ja mogę komuś podać jakieś techniki, narzędzia, ale to, czy ktoś to weźmie, to już zależy od niego. Że mamy też prawo eksperymentować i sprawdzać. Też oddaję swoją odpowiedzialność za decyzję. Czasem właśnie rodzice, albo głównie to rodzice, to z moich doświadczeń tak wynika, że właśnie przerzucają odpowiedzialność na pracę zawodowego. Nie jest to nasza działka. Owszem, nasz klient nasz ma wiedzieć, na przykład jeśli to jest klient młody, a gdzieś się dojrzewa, to też po prostu nie wiedzy. On może sprawdzić. I tutaj też zachęcam właśnie do eksperymentowania i sprawdzania. I jeśli będziemy eksperymentować z pracy, to też nasi klienci mogą to mogło. To właśnie te 500 mniej też w jaką grę on trochę nas zaprasza, bo czasem chce więcej, może chce właśnie psychoterapię, ale doradca zawodowy jest bezpieczniejszy. To jest moja większa uważność, czy ja tą na przykład grę wchodzę, czy może gdzieś mówię stop i na przykład korzystam z pomocy innego specjalisty, ale też takie spotkania dają mi po prostu pomysły, tak jak tutaj. Dzielimy się różnymi pomysłami, inspiracjami, więc to też jest takie ubogacające. No i oczywiście taka uważność na to, ile mogę dać. Ja prowadzę taką grupę wsparcia dla doradców zawodowych w Warszawie i takie osoby właśnie też korzystają już drugi rok z takiego wsparcia i to, co im z tego, co tutaj na slajdzie zaraz będzie pokazane, ja jeszcze tego nie widzę, ale z tego, co pamiętam, że właśnie to jest duża możliwość właśnie dzielenia się swoimi troskami, ale też sukcesami, bo to też nie jest tylko miejsce na to, żeby tylko dzielić się troskami. Nie, swoimi sukcesami, inspiracjami, można nabrać fajne kontakty, wspólnie coś tworzyć. Też możliwość dzielenia się doświadczeniami, ale też większą akceptację dla różnych niepowodzeń.
I właśnie dlatego bardzo zachęcam do korzystania i tworzenia takich grup. Ostatnie już tam slajdy przekażę odnośnie takich technikaliów, z jakich my korzystamy, ja korzystam między innymi, ja też korzystam z superwizji, to przyznam szczerze. My się spotykamy raz w miesiącu, czas trwania 2 godziny, to wszystko zależy od potrzeb. Zachęcam do korzystania z superwizora, ewentualnie jeśli takiej osoby specjalisty nie ma, to możemy się spotkać my, doradcy, pedagodzy, terapeuci i inne osoby pomagające i wtedy są spotkania interwizyjne. W zależności od umówienia się możemy popatrzeć na różne perspektywy na klienta, na przykład najpierw z perspektywy specjalisty, ale też możemy się wczuć w klienta. Okej, to czego ja oczekuję od tego doradcy, od czego ja potrzebuję od pomocy? I wtedy nachodzi, też możemy znaleźć taki punkt wspólny, w czym możemy pomóc. My się spotykamy online, a jeśli ktoś chce stacjonarnie, to stacjonarnie. I ostatnie takie inspirujące dla mnie taki cytat Anny Freud, siły i wiary w sobie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza i widziałam na czacie taki cytat, gdy jesteśmy szczęśliwi, możemy zarabiać więcej, więc tego się trzymajmy i na sam koniec pokazuję książkę, jeśli ktoś jest zainteresowany schematami, terapią schematów, oj, na odwrót, haha, emocjonalne pułapki przyszłości, bardzo polecam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Aniu bardzo i dziękuję za to, że poruszyłaś taki temat w głąb siebie, bardzo ważny. A ja zapraszam teraz Anię Płoskę i zaraz Aniu włączę twoją prezentację. Ok, proszę dać znać, czy widać prezentację, czy wszystko jest ok. Aniu, która przed chwilą prezentowałaś, to już Ciebie proszę o wyłączenie mikrofonu i kamerki. A ja Ciebie, Ania, zapraszam do Twoich 8 minut inspiracji, na które tutaj wiem, że też dużo osób czekało, dlatego bardzo Ci dziękujemy, że jesteś z nami i będę monitorować, czy wszystko jest ok. Proszę, powiedz coś, żebyśmy zobaczyli, czy dobrze Cię słychać. Ja ciebie, nie ciebie przerywało, ale ciekawa jestem, czy mnie dobrze słychać. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrze słychać, doskonale, no to dobra. To w takim razie, Klaudia, zaczynam, dobrze? Okej, to dobry wieczór, drodzy Państwo. Ja dzisiaj trochę z innej strony, CSIPZ, skrót, który może ktoś z Państwa już kojarzy, już zna, Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia, trochę z innej strony chciałabym ten skrót rozwinąć właśnie w formie inspiracji, moich inspiracji, czyli tego, co mnie inspiruje i mam taką głęboką nadzieję, że zainspiruję również Państwa. I zaczniemy sobie od literki C. Literka C, C jak cytat. Cytat, który można powiedzieć bardzo mocno popycha mnie do przodu, nie pozwala mi się zatrzymywać, nie pozwala mi wątpić w siebie, nie pozwala mi tak naprawdę przestawać planować. Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu, czas i tak upłynie. I drodzy Państwo, wyobraźcie sobie jakiś swój cel. Cel, który na przykład wymaga oczywiście też pracy, nierzadko też jakichś finansów, nakładu finansowego, kasy, no ale właśnie czasu. I powiedzmy, ta realizacja tego celu ma się skończyć powiedzmy za 2 lata albo 3 lata. I przeraża nas ta myśl, że za 2 lata dopiero osiągniemy ten cel. I najczęściej odpuszczamy, no bo wymaga to czasu. A teraz sobie wyobraźmy, że w 2023 lub osiągnę ten cel, bo właśnie tu pomyśleliśmy sobie, nie zrezygnuję, bo przecież czas i tak płynie, czas i tak leci, więc dlaczego tych 2-3 lat nie wykorzystać w taki sposób, żeby później sobie podziękować i pogratulować, że ten czas wykorzystaliśmy jak najlepiej. Bardzo mocno za każdym razem, kiedy wpadam na jakiś pomysł i zdaję sobie sprawę, że wymaga to ode mnie czasu, pojawia się takie zwątpienie, czy na pewno ja mam ten czas, czy na pewno mi się chce, czy na pewno mam zasoby. I później sobie przypominam właśnie ten cytat, który staram się też promować, żeby pamiętać o nim, że czas i tak upłynie, więc jeżeli mamy wykorzystać ten swój czas, to bądźmy zadowoleni, bądźmy dumni z tego, że wykorzystaliśmy go jak najlepiej. Także C jak czas. Idziemy dalej, S. I kolejną moją inspiracją to jest S jak Szafrański. Drodzy Państwo, to jest książka, właściwie autor książki,
który ściągnął z mojej głowy pewien ogranicznik. Tak jak rodzimy się i dorastamy, i wchodzimy w pewne etapy własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, otrzymujemy w prezencie od rodziców, od rodziny pewien ogranicznik. Ty się nie świruj, ty się nie wygłupiaj, idź na etat, zarabiaj normalne pieniądze, nie tam gdzieś jakiegoś bloga pisać, co to z bloga, pieniądze są, tak? I to jest pewien ogranicznik. I tak samo jak na przykład młody dzieciak dostaje auto, na początku prawo jazdy, może też w tym aucie być pewien ogranicznik. I właśnie ta książka pomogła mi ten ogranicznik ściągnąć z głowy. Czyli właśnie taki hamulec, który gdzieś tam się w mojej głowie ulokował, najprawdopodobniej jakby dziedzicząc w środowisku, w którym się wychowałam, od rodziców, od rodziny, no, że nie warto świrować, nie warto wychodzić przed szereg, nie warto marzyć o jakichś tam działalnościach, po prostu trzeba być szeregowym pracownikiem, który co miesiąc do 10 dnia miesiąca przyniesie wypłatę z etatu i to będzie twoje szczęście. Oczywiście dałam sobie to wmówić, ale jako dziecko, więc za bardzo też wyjścia nie miałam, ale właśnie ta książka, a tak naprawdę sam Michał Szafrański pomógł mi ten ogranicznik ściągnąć z głowy i tutaj zdjęcia miałam okazję mu podziękować, dlatego że uważam, że warto dziękować swoim mentorom. Jeżeli nawet są nieświadomości, to warto im powiedzieć: słuchaj, nawet sobie nie zdajesz sprawę, że ja żyję, że jestem na świecie, ale właśnie ty mi pomogłeś w jakimś tam stopniu i ja tak samo podziękowałam Michałowi. Tutaj takie zdjęcie, kiedy to ja byłam gdzieś w 9., 8. miesiącu ciąży, więc ta trochę lekko napuchnięta. Okazało się, że Michał w ogóle jest dużo niższy niż myślałam, więc jeszcze trochę przykucłam, żebyśmy dobrze wyglądali do zdjęcia. Także S jak Szafrański. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby przeczytać tą książkę Zaufanie, czyli waluta przyszłości, i ona opowiada o tym, jak on w taki transparentny sposób właśnie z pracy etatowej, z pracy jako informatyk zaczął pisać swojego bloga i co zyskał dzięki temu, że postawił na swoje. I kolejna rzecz to jest i. I tutaj mam taką ideę, tak naprawdę, idea, która idzie, za którą idzie inicjatywa, intuicja, indywidualizm i inspiracje. I oczywiście te hasła wymyśliłam na potrzeby tej literki i, ale z drugiej strony, jak zaczęłam się zastanawiać, to naprawdę ma sens, dlatego że mogę śmiało się podpisać pod każdą z tych idei, dlatego że ja jestem, myślę, człowiekiem, który nie boi się podejmować inicjatywy. To znaczy, jeżeli widzę jakiś pomysł, widzę coś, co warto byłoby zrealizować, to najczęściej gdzieś tam z tyłu głowy albo jest to jakaś blokująca myśl, albo osoby mogą powiedzieć, że to nie wyjdzie, nie ma sensu, nie ma finansów, nie ma zasobów, daj spokój. Ale jednak spróbuj i ta inicjatywa to jest coś, co nikt nam nie odbierze, to co doświadczymy, a być może nauczymy się na jakiejś porażce. Intuicja to jest kolejna rzecz, którą mną kieruje. Myślę, że wszystkie swoje działania, jakiekolwiek w życiu zawodowym, prywatnym, a w większości w życiu zawodowym, właśnie wywodzą się z mojej intuicji i też Państwa zachęcam do tego, żeby słuchać siebie, wewnętrznego siebie, no bo on ma rację. Indywidualizm. I tutaj taka trochę moja ideologia pod kątem doradztwa zawodowego, ktoś może z Państwa już gdzieś tam kojarzy. Mam takie dość specyficzne podejście do doradztwa, a raczej do niektórych tematów, o których nie będę tu teraz mówić, ale myślę, że warto mieć taki swój pomysł, taką swoją ideę, która będzie dla nas taką wartością, którą będziemy się kierować w życiu i coś, co będzie takim może na nas naszym wyróżnikiem. Inspiracje. No i tak jak tutaj się spotkaliśmy dzisiaj, drodzy Państwo, po inspiracje, to jest bardzo ważne, tego że coś dla siebie weźmie każdy z tego, może więcej, może mniej, może jakiś cytat, może jakieś hasło, może jakiś przykład, metafora, ale dzięki temu pobudzamy się, pobudzamy nasze myślenie do tego, żeby kreować nowe pomysły, żeby się inspirować, żeby coś nowego wprowadzać. Jesteśmy bardziej odważni, więc inspiracje są bardzo ważne i ja też z nich na co dzień korzystam. P. Kolejna rzecz to jest takie, można powiedzieć, dość proste, dość oczywiste, ale jednak mocno na nie wpływa.
I to jest planowanie. Drodzy Państwo, uważam, że bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Bardzo często w moją stronę pojawia się pytanie, jak ty to ogarniasz, jak ty to robisz, że ty masz na wszystko czas, na te wszystkie aktywności, dzieci małe. I ja mówię, ale ja mam tyle samo czasu, co ty. Wszyscy mamy 1440 minut i nikt nie ma ich więcej, nikt nie ma ich mniej. To jest kwestia tak naprawdę zarządzania swoimi zadaniami, planowanie swoich zadań. I tak naprawdę udaje mi się to wszystko zorganizować, bo podchodzę dość, tak można powiedzieć, w przemyślany sposób do swoich zadań, do swoich obowiązków i planuję. I albo planuję na takich ładnych planerach, które są, również wychodzą, bo też zachęcam do planowania, też zachęcam do tego, żeby zamieszczać w kalendarzach różne i interesujące daty, wydarzenia, coś, co jest dla nas po prostu istotne. I albo robię to na takich właśnie planerach, które na początku pierwotnie robiłam tylko dla siebie, a później też dla odbiorców Centrum Szkoleń Promocji Zatrudnienia, ale tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę z planowaniem w takich planerach, które tak naprawdę powstały z recyklingu, mocno ekonomiczne i ekologiczne, bo powstają z papieru, które już kiedyś miało swoje życie. To znaczy po prostu drukarka coś źle wydrukowała, no i nie mówię tutaj o jakichś danych, jakichś informacjach, które trzeba jednak zniszczyć, tylko o czymś, co już zostało, powinno zostać najprawdopodobniej wyrzucone. Ja to takie zatrzymywałam te informacje, te dokumenty po to, żeby nadać im nowe życie i tworzyłam takie własne planery, więc planowanie, drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie pomaga. I kolejna rzecz, Klaudia już mi się tu pojawia, więc już czuję presję, że zaraz koniec, Z. I ostatnia rzecz to są zloty. Nie zloty i upadki, tylko zloty ponadczasowe doradców zawodowych. To jest miejsce, to jest przestrzeń, kiedy zapraszam raz w miesiącu inspirujące osoby i właśnie była u mnie na trzecim zlocie Klaudia, była na szóstym zlocie była Agnieszka, którą dzisiaj widzieliśmy, Agnieszka Szuta. I muszę Państwu powiedzieć, że zloty to nie jest tylko dla moich odbiorców. Ja sama po takim zlocie 2-3 dni przeżywam to, co usłyszałam, te wszystkie informacje, przetwarzam na swój sposób, wyciągam z tego dla siebie ogromne lekcje i myślę, że jakbym miała tak powiedzieć, podzielić swoją wiedzę, to na pewno byłyby to jakieś sensowne procenty, nie cała edukacja, nie studia, nie doświadczenie, ale to, jak spojrzałam na pewne aspekty, pewne rzeczy z perspektywy innych osób, które mają swój temat na dany temat. Także zloty ponadczasowe doradców zawodów, tutaj na slajdzie wymieniłam kilka tematów, które się wydarzyły, plus ostatni, który będzie najbliższy, 23, będą to media społecznościowe w pracy doradcy. Także to są moje inspiracje, dziękuję pięknie. Klaudia, zmieściłam się? Dziękuję Ci bardzo, Aniu. No, troszeczkę więcej niż 8 minut, ale spokojnie. Jest dobrze. Bardzo Ci dziękuję za te inspiracje na różne litery. Bardzo, bardzo ciekawe. Ja teraz, proszę Państwa, tak, przede wszystkim proszę o informację, czy mnie dobrze słychać, bo wcześniej widziałam, że mnie zacinało, dlatego teraz celowo nie włączam kamerki. Okej, jest lepiej. Super, dobrze. Ja teraz chciałabym zaprosić Agnieszkę Ciereszko, natomiast tak jak mówiłam, ona nie mogła być z nami na żywo, dlatego przysłała nam nagranie, też bardzo ciekawej metody i ja teraz to wideo włączę. Prosiłabym Państwa o to, żebyście powiedzieli, czy wszystko będzie słychać. Tak, mamy tutaj Agnieszkę. Ja włączę nagranie i bardzo, bardzo proszę o informację na czacie, czy jest OK, czy słychać Agnieszkę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Ciereszko, jestem założycielką Akademii Webinaru i przychodzę dzisiaj do Was z pomysłem wykorzystania Escape Roomu online w zajęciach, lekcjach, warsztatach czy szkoleniach związanych z poradnictwem
kariery. No niestety nie mogę być z Państwem na żywo podczas tego na pewno bardzo inspirującego spotkania, natomiast mam ogromną nadzieję, że po tych kilku minutach tego nagrania ze mną będziecie Państwo mieli do użycia ciekawe narzędzie oraz również jakąś inspirację, w jaki sposób stworzyć swoje materiały po to, aby uatrakcyjnić Wasze zajęcia. Możecie oczywiście Państwo też wykorzystać pomysł Escape Roomu Online do pracy indywidualnej, do grupowej jak najbardziej, po to, żeby bardziej zmotywować Waszych uczestników, po to, żeby dać im coś mniej typowego, po to, aby na przykład rozpocząć warsztaty, czy lekcje, czy zajęcia takim właśnie escape roomem, taką w cudzysłowie przygodą z tematyką zainteresowań. Już tutaj bardziej zdradzam, uchylam rąbka tajemnicy. Ten escape room, który jak Państwo widzicie na ekranie, nazywa się w bardzo specyficzny sposób Wyjdź z tej dziury, dotyczy wyszukiwania tych czynności, czy hobby, czy zainteresowań, które bardzo mocno i konkretnie wiążą się z umiejętnościami. Oczywiście ten escape room, z którym przychodzę, to jest mój autorski escape room, możecie Państwo z niego korzystać dowoli, przekazywać sobie, przekazywać Waszym uczniom. Nie zbieramy tutaj żadnych danych osobowych, żadnych maili, escape room jest w całości anonimowy, wystarczy po prostu przesłać linka, gdzie trzeba, i tego linka otrzymacie Państwo również od dziewczyn z mapy karier, czy też w trakcie tego tutorialu, czy pod koniec, czy jakoś tam odrębnie w mailu, to już się Państwo na pewno porozumiecie. Także możecie korzystać z niego bez problemu. Ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby samodzielnie sobie przejść przez escape room. Ja pokażę oczywiście za chwileczkę, jak on wygląda, co w nim się znajduje, tylko uczulam, żebyście Państwo jakby pamiętali, że ten escape room jest bardziej wstępem do zajęć, czy ich zakończeniem, niż wyczerpaniem całego tematu. Oczywiście, jeżeli będziecie Państwo chcieli stworzyć swój escape room online o tematyce doradczej, możecie Państwo zaprojektować taki, aby był on bardziej rozbudowany, bardziej kompleksowy, bardziej merytoryczny i taki mięsisty w te treści doradcze, ale pamiętajcie zawsze, że escape room mieści się w tym takim pojęciu bardzo szerokim edutainmentu, nie? Czyli edukacji czy nauczania w formie zabawy. No musi być tutaj ten element jakiejś fabuły, tutaj już przechodzę do konkretnej budowy takiego escape roomu. Musicie Państwo wymyślić sobie jakąś fabułę, która to obuduje, opakuje Wam treści merytoryczne. Ja sobie wymyśliłam akurat, że mój escape room ma dotyczyć takiego wprowadzenia do tematyki zainteresowań. Escape room kończy się odniesieniem do przykładowej strony internetowej, na której można znaleźć aż 200 przykładowych hobby i zainteresowań. Teraz co Państwo zrobicie z takim escape roomem? No to już jakby zostawiam Waszej pomysłowości. Na pewno będzie się mieścić w tej merytoryce związanej z zainteresowaniami czy hobby, które zapewne macie, którą tę tematykę macie zapewne ujętą w swoich programach doradczych. Znajdujemy się w tej chwili w naszym escape roomie online, oczywiście tym uproszczonym. Będziecie Państwo mogli wejść do niego za pomocą właśnie tego linka, którego otrzymacie od pań z mapy karier. Wasi uczestnicy również sobie wejdą do tego escape roomu przez tego linka. Tak jak powiedziałam, nie zbieramy tu żadnych danych osobowych, niczego się tu nie podaje, po prostu się przechodzi przez kolejne ekrany. I ten escape room elektroniczny postawiony na formularzach Google i aplikacji Learning Apps polega na tym, że po przeczytaniu tego jakby polecenia głównego, tak czy fabułą, nasz uczeń będzie musiał decydować, co zrobić dalej. Czyli będą się pojawiały jakieś pytania czy zadania i będzie musiał wybierać poprawne odpowiedzi. W trakcie tej całej fabuły pojawią się trzy quizy, merytoryczne quizy związane z zainteresowaniami i umiejętnościami, które uczeń będzie wykonywać na zewnętrznym narzędziu. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak to wygląda, ale to wszystko krok po kroku jakby będzie prowadzony, także na pewno się tutaj Wam nie zgubi. No, decydujemy tutaj podczas tego pierwszego wyboru, co zrobimy, tak, czyli żeby wyjść z tunelu, rozglądnij się, ja oczywiście zaznaczę poprawną odpowiedź, Państwa zachęcam
zachęcam tutaj do przeklikania, co się stanie, jeśli klikniecie tą odpowiedź nieprawidłową. Nie będę zdradzać też całej fabuły. Przejdziemy sobie tylko te najważniejsze rzeczy. Państwo możecie sobie zagrać 10-15 minut maksymalnie po tym spotkaniu. Bardzo dobrze. Rozglądnąłeś się, patrzysz wokół, pojawia się napis w języku łacińskim, taki sobie wymyśliłam, longus omnis tertius. No i teraz uczeń musi się trochę wysilić, cóż on może znaczyć. Ma do wyboru trzy odpowiedzi, my wybieramy oczywiście tą poprawną. I tu się Państwo nie martwcie, kto sobie z tym escape roomem poradzi. Siódma, ósma klasa oczywiście jak najbardziej, starsi uczniowie również. Ja zawsze Państwu polecam przetestowanie tego na pewnej grupie młodzieży, żeby dali też Wam feedback, no, czy to się po prostu nadaje, czy to jest dla nich ciekawe. Idziemy dalej. Musi uczeń też zdecydować na podstawie tego rozszyfrowanego napisu, co robi. Ja już wiem, że musi wcisnąć trzeci najdłuższy blok, dlatego klikam tą drugą odpowiedź. Dalej nie będę Państwu też podpowiadać, co wybierać, to musicie sobie sami przejść przez escape room. No i teraz jest taka informacja, że bloki się poprawnie ułożyły, wchodzisz na pierwszy poziom, przed sobą masz trzy poziomy, czyli trzy zagadki, no i tutaj masz informację, drogi uczniu, że pora rozwiązać quiz. Po kliknięciu w ten link otwiera nam się kolejna zakładka, czyli właściwie nic nie trzeba robić poza klikaniem, z konkretnym poleceniem, to sobie Państwo też przeczytacie, połącz obrazki z czynnościami i na końcu, jak sprawdzisz rozwiązanie, pojawi się podpowiedź, wskazówka, który blok kolejno wcisnąć. Nie? No, oczywiście te quizy muszą być powiązane z tą całą fabułą, no i tutaj Państwo sobie wybieracie, w jaki sposób połączyć te poszczególne elementy. Ja tak szybciutko połączę, żeby tylko pokazać, jak działa na przykładzie tego pierwszego quizu, jak działa rozwiązanie. Dostrzeganie szczegółów, cierpliwość, fotografia, autoprezentacja, odwaga do mikrofonu. To możecie potem Państwo też porozmawiać z uczniami, jakby co reprezentują te fotografie, tak? Bo to no tutaj jest kluczowe, że oczywiście my rozmawiamy na rozmawiamy o tych elementach z naszymi uczniami. Dlatego myślę, że fajnie zaproponować taki escape room na samym początku waszych zajęć. Sprawność fizyczna, praca zespołowa do koszykówki, wytrzymałość, wytrwałość do biegania i mamy wszystkie połączone. Żeby rozłączyć, klikamy w ten plasterek, żeby połączyć, najeżdżamy na jednym elementem na drugi. Klikam, rozwiązanie, świetnie. I na dole mam informację, idziesz wyżej w moim tunelu, zapamiętaj niebieski. Klikam OK, wracam do mojego escape roomu i na następnym ekranie decyduję, już nie będę tego wszystkiego czytać, że wciskam blok niebieski. Idę dalej i pojawia się kolejny quiz. Drugi quiz, ja może tylko pokażę, czym on jest. Jest to już takie bardziej merytoryczne, jest to ułożenie w kolejności czynności związanych z zainteresowaniami, czyli co musisz zrobić, żeby zainteresowanie zaprowadziło cię do ewentualnego jakiegoś konkretnego stanowiska pracy. To jest akurat na przykładzie robienia zdjęć i propozycji pracy w agencji interaktywnej. To jest drugi quiz. Na końcu quizu jest rozwiązanie, które nam się przyda w kolejnych poziomach. Ja wiem, co jest dalej, więc klikam. I trzeci quiz jest to przygotowany przeze mnie quiz milionerzy, gdzie należy dopasować przykład hobby do nazwy, do jego rodzaju. Tu są też różnego rodzaju przykładowe hobby, możecie Państwo to też wykorzystać do dalszej części lekcji. Po wykonaniu milionerów na końcu znajduje się rozwiązanie, które oczywiście trzeba zastosować. Jest to rozwiązanie to pierwsze i uczeń wychodzi ze swojego uwięzienia. Oczywiście tutaj są takie też merytoryczne podpowiedzi, są takie edukacyjne informacje i bardzo ważny link na końcu, akurat przykładowy zasób w internecie, bardzo ciekawa strona, gdzie możecie Państwo znaleźć ponad 200 pomysłów na hobby i to myślę, że dla młodzieży też może być takim przyczynkiem do tego, żeby zastanawiać się nad tym, jak mogą spędzać swój czas wolny, gdzie będzie im po prostu brakowało pomysłów. No i informacja jest o nas oczywiście, tak? Kto wykonał ten escape room. Możecie Państwo ten escape room tak przechodzić wiele razy, nie trzeba przesyłać, mogę kliknąć prześlij, po prostu u mnie na moim koncie w formularzach Google pojawia się informacja.
informacja, że ktoś wykonał escape room. Nie trzeba tego robić, żadnych danych osobowych Państwo nie przekazujecie. Więc tyle, drodzy Państwo. Myślę, że fajna, ciekawa alternatywa. Na pewno trochę zabawy, na pewno trochę uśmiechu, na pewno dotknięcie ważnych elementów merytorycznych. Ja tylko pokażę jeszcze na koniec, na naszej stronie Akademia Webinarów, dostaniecie Państwo ode mnie też tego linka, Panie z mapy karier, tu możecie Państwo za 7 zł pozyskać taki tutorial, w jaki sposób stworzyć taki escape room. Nagrałam go dla Was i są dwa escape roomy przykładowe, to nie trzeba kupować, żeby skorzystać. Tu jest ten drugi, który pokazałam przed chwilą, a tutaj jest jeszcze escape room z asertywności dla różnych grup klientów. No także cóż, drodzy Państwo, ja zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo próbowali, żebyście tworzyli swoje materiały, żebyście Państwo proponowali młodzieży takie inne formy aktywności, wszystko w obrębie właśnie edutainmentu i o ważnych treściach mówili w taki przystępny dla nich, zjadliwy, fajny sposób. Trzymam kciuki, powodzenia i zapraszam do tworzenia swoich narzędzi. Zawsze zresztą od Agnieszki. Ja pozwolę sobie nie włączać kamerki, żeby uniknąć tych problemów technicznych. I chciałabym zaprosić naszego kolejnego gościa. Chciałabym zaprosić Marcina Kuca, który opowie nam o TSR-ze. Marcinie, zapraszam Cię. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedzcie, bardzo Was proszę, czy mnie słychać, czy mnie widać. Klaudio, bardzo Cię proszę o załączenie prezentacji. Tak, właśnie Ci włączam prezentację. Już, proszę. Słuchajcie, moi drodzy, pora dosyć późna. Ja też dzisiaj prosto z pracy praktycznie. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że zainspiruję Was czymś, co mnie ostatnio oczywiście zainspirowało. Marcinie, ja tylko, wiesz co, poproszę Cię, żebyś mówił troszeczkę głośniej. Troszeczkę. Okay. Coś, co dla mnie, słuchajcie, ciekawym elementem, bardzo ciekawym, ponieważ pochodzi z terapii, pochodzi tak naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, z terapii, z psychoanalizy, więc TSR wchodzi, myślę, że do doradztwa zawodowego i do coachingu kariery dosyć mocnymi krokami. Skąd się on wywodzi, słuchajcie, moi drodzy? Wywodzi się on tak naprawdę z filozofii, która związana jest z terapią, tak? I ktoś tu może zaraz mi powiedzieć, no jak, no doradztwo zawodowe, terapia, to zupełnie coś innego. I wielokrotnie, słuchajcie, moi drodzy, rozmawialiśmy przecież dzisiaj, z tego co słyszałem, chociaż chwilę udało mi się, o tym, że mamy dosyć duże trudności z motywacją. I właśnie z tą motywacją wśród swoich klientów i wśród swoich uczniów, szczególnie wśród swoich uczniów, mam największe trudności, nie tylko i wyłącznie ze względu na pandemię, ale też ze względu na to, że bardzo często zastanawiałem się, słuchajcie, nad tym, co było ich przeszłością i nie zawsze, słuchajcie, tą przeszłość mają w konotacji pozytywnej. A właśnie TSR, właśnie ten element, który ja wprowadzam też do doradztwa zawodowego, do rozmów coachingowych, do rozmów, które prowadzę z uczniami, z klientami, dorosłymi czy młodymi, słuchajcie, można powiedzieć od przedszkola do pola, ma takie trzy główne założenia, które uważam, że bardzo fajnie wkomponowują się w to, co można by było powiedzieć, jest idealistyczne i też bardzo pozytywne. Mianowicie, słuchajcie, moi drodzy, jeżeli coś działa, rób tego więcej, tak? Czyli jeżeli coś tobie wychodzi, staraj się to cały czas aktywizować, cały czas się rozwijać, staraj cały czas korzystać z tego, co ci wychodzi. Jeżeli coś tobie nie działa, po prostu tego nie rób. Czyli coś, co nie daje tobie efektu, zrezygnuj z tego, zrób coś zupełnie innego, sprawdź się z tym, co miałeś już możliwe doświadczyć pozytywnie i zrób to, co tobie wychodziło. I trzeci element filozofii TSR-u, słuchajcie, moi drodzy, który chcę Wam przedstawić, bo mamy przecież krótki czas, to oczywiście, jeżeli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jeżeli mamy taką możliwość, słuchajcie, moi drodzy, aby pracować nad tym, aby pracować przede wszystkim nad sobą, to TSR pięknie wkomponowuje się w realizację oczywiście naszych działań. Popatrzcie, moi drodzy, na element, który mamy w chwili obecnej wyświetlony, na czym się ta TSR koncentruje. Jak możemy to wykorzystać? Przede wszystkim wykorzystujemy tutaj potrzeby, możliwości i cele. Czyli zobaczcie, wielokrotnie dzisiaj podczas spotkania było mówione, była przelewana woda, była energia, były wszystkie inne kwestie dotyczące rozwoju zawodowego. Pozdrawiam wszystkich swoich prelegentów poprzednich. Było też nagranie, które świetnie wkomponowuje się oczywiście w tą przyszłość.
na czym ten TSR się koncentruje, co my w doradztwie zawodowym możemy tutaj, słuchajcie, moi drodzy, wykorzystać. Wykorzystujemy przede wszystkim, ja to robię, że klient jest ekspertem swojego życia. To on wie, jakie są jego mocne strony, to on wie też doskonale, gdzie chciałby pracować, gdzie chciałby tak naprawdę się uczyć, jakie ma trudności, ewentualnie podczas tej naszej rozmowy i wyłuskiwania tych jego doświadczeń życiowych, możemy przeanalizować te wszystkie sfery i bufory emocjonalne, z których on się tutaj znalazł. To, co jest ciekawe, moi drodzy, skupiamy się na pozytywach, nie mówimy o negatywach. Staramy się te negatywy przewartościować jako coś, co tak naprawdę wprowadza nas w coś pozytywnego, czyli uczy nas rozwiązania danej sytuacji. I zobaczcie, moi drodzy, konkretne cele. Niejednokrotnie w doradztwie zawodowym może jesteśmy mentorami, może jesteśmy coachami, być może jesteśmy takim dyrektywnym, a być może dialogowym doradcą zawodowym. Ja natomiast uwielbiam słuchać swoich klientów, swoich uczniów. To oni dają mi informacje o sobie samym. To oni tak naprawdę informują mnie, co dla nich jest ważne. Wystarczy tylko to wyłuskać i wystarczy mi później to tylko i wyłącznie wyperswadować. Najlepszym zdaniem, które z TSR-u tak naprawdę dla siebie, nie tylko włącznie dla pracy coachingowej czy doradczej, ale też i terapeutycznej, przyznam się szczerze, wykorzystuję, to zdanie, gdzie małe zmiany powodują duże zmiany. Myślę, że od czegoś trzeba zacząć i od czegoś tak naprawdę każdy z nas zaczyna, a to coś przekuje nas w różne możliwości. Bardzo ważnym aspektem w TSR-ze jest też to, żebyśmy patrzyli na sytuację problematyczną. Ja nie lubię problemu, tak? Słowa problem, wolę sytuację problematyczną z wielu perspektyw, czyli z wielu możliwości i z wielu jakby kątów wizualizacji. No i właśnie, słuchajcie, moi drodzy, wizualizacja. Między innymi ta technika też tutaj jest wykorzystywana, skalowanie, o czym zaraz. TSR i jego założenia, słuchajcie, moi drodzy, tak jak przed chwilą powiedziałem, to przede wszystkim patrzenie w przyszłość. To przede wszystkim to, gdzie my siebie będziemy chcieli widzieć za dzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku. Nie zapomnę takiego pytania swojego klienta, skąd mogę widzieć cały drogi za rok. No i ma rację. Plany długofalowe są oczywiście bardzo ważne. Natomiast słuchajcie, spróbujmy chociaż raz, no właśnie, ten plan swój zacząć od czegoś, co przynosi nam szczęście, a to szczęście pociągnie pozostałe klocki ze sobą i mamy układankę, która powoli, powoli prowadzi nas do sukcesu nie tylko i wyłącznie edukacyjnego, ale zawodowego, a szczególnie motywacji, o której bardzo często teraz musimy mówić. Klient, tak jak powiedziałem, zna swoje rozwiązanie. Bardzo często uczniowi zadaje pytanie lub klientowi, a co ty myślisz na ten temat? Co ty sądzisz? A jak ty byś rozwiązał tę sytuację? I to jest takie bardzo fajne, inspirujące bardzo często, że tak naprawdę oni wiedzą, tylko bardzo często obawiają się wyperswadować swoje myśli, uzewnętrznić to, co dla nich jest ważne, lub po prostu skonfrontować te swoje myśli z kimś, kto z nimi rozmawia. Wszystko się zmienia. No to prawda, słuchajcie. My również się zmieniamy. Jeszcze kilka lat temu z mapą karier podejmowaliśmy różnego rodzaju sytuacje i współpracę. Dzisiaj rozmawiamy o inspiracjach. I wiem, że ta inspiracja, czyli dzisiejsze spotkanie 8 doradców zawodowych, spowoduje, słuchajcie, że większość z was, moi drodzy, wyjdzie na pewno ze strefy komfortu i osiągnie pewnego rodzaju cele, czego wam życzę w tej drodze zawodowej, edukacyjnej. W TSR-ze, moi drodzy, w całej metodologii opieramy się na bardzo ciekawych elementach. Przede wszystkim na celu, czyli budowanie tego celu, o czym już mówiłem, który jest konstruowany na podstawie potrzeb. Więc te potrzeby i realizacja tych potrzeb oczywiście należy od naszego klienta. My patrzymy, obserwujemy, analizujemy. Czasami, słuchajcie, moi drodzy, można gdzieś tam pewną, że tak powiem, piąty grosz dodać motywacyjny do tego, żeby ten cel był osiągnięty zgodnie ze wszystkimi potrzebami klienta. Patrzymy na wizję. To klient rysuje nam siebie, to uczeń rysuje nam siebie za te kilka lat, tak? Za rok, za dwa, za trzy, być może w ścieżce edukacyjnej na studiach, być może właśnie klient w edukacji zawodowej będzie zupełnie inaczej patrzył i w tym poradnictwie czy coachingu kariery będzie mówił nam o tym, co się stanie za kilka lat. Być może, słuchajcie, moi drodzy, jeżeli go zapytamy o zmiany i wyjątki, okaże się, słuchajcie, moi drodzy, że to, co teraz chciał i co planuje zrobić, mógł zrobić zdecydowanie wcześniej. Mógł to zrobić, ale coś lub ktoś, lub pewne sytuacje, które ma u siebie, zablokowały go, słuchajcie. I tak naprawdę, słuchajcie, wielokrotnie, szczególnie ci starsi klienci mówią do mnie, że kurczę, ja to chciałem zrobić, tylko czegoś mi zabrakło. No właśnie, i teraz pytanie czego? Bardzo często korzystamy tutaj ze skalowania,
które dookreśla tę moc, w której się ten klient znajduje. Bardzo często oczywiście patrzymy na kwestię przeskalowania tego, co potrzebuje, czego mu jeszcze brakuje, co chcielibyśmy tutaj jeszcze przepracować, ale również, słuchajcie, moi drodzy, patrzymy przez perspektywę tego, kim ten klient może być, bo on wie, kim chce być. Tylko kwestia, żeby sobie na to pytanie odpowiedział. Przyszłość, moi drodzy, jest stosem pytań, na które dokonujemy i na które tak naprawdę szukamy odpowiedzi, a te pytania zamieniają się bardzo często w postawę, a z postawy mamy bardzo szybko dokonywanie wyborów. Inspiracja TSR-em jest związana oczywiście z drogą zawodową, którą też przechodzę, ale przede wszystkim z tym, słuchajcie, moi drodzy, że cały czas w doradztwie zawodowym my się rozwijamy, my cały czas pędzimy do przodu, patrzymy, co jeszcze możemy tak naprawdę zrobić, aby właśnie w pracy z klientem, czy tym młodszym w szkole podstawowej, czy starszym w szkole ponadpodstawowej, czy z klientami w gabinecie, móc pracować nad ich rzeczywistością i ich przyszłością. Zapraszam Was, słuchajcie, moi drodzy, już kończąc, do teczki specjalisty. Jest to teczka, która znajduje się na Facebooku. O wszystkich tak naprawdę treściach rozmawiamy i różnych elementach. Być może, słuchajcie, ta inspiracja TSR-em też zainspirowała Was. Trzymam kciuki, do zobaczenia i dzięki za szybkie spotkanie. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie. Słuchajcie, wybiega godzina 19.30, więc prawie się udało zmieścić w czasie. Ja mam dla Was jeszcze kilka ogłoszeń, ale chciałabym, żebyśmy sobie chociaż tak króciutko podsumowali to, co dzisiaj się zadziało. Przyznam szczerze, że dla nas, dla Mapy Karier, to też jest eksperyment, więc będę Wam bardzo wdzięczna za podzielenie się Waszymi w ogóle refleksjami, czy to jest fajna formuła. Jak zamknę to wydarzenie za jakieś 3-5 minut, będziecie mogli ocenić. O to bardzo, bardzo prosimy, jak zawsze. Wszystkie linki, również do Escape Roomu, prześlemy oczywiście w materiałach. Więc tak jak mówię, jeżeli chcecie nam jakieś sugestie przesłać, to właśnie albo teraz na czacie zachęcam, albo w formularzu oceny po zamknięciu pokoju webinarowego. Jak wiecie, w mapie karier i w pistacji sporo się dzieje, dlatego ode mnie jeszcze dosłownie trzy takie krótkie ogłoszenia. Przede wszystkim, również myślę, że inspiracyjne, przede wszystkim chciałabym Wam przypomnieć o tym, że na stronie mapy karier czeka na Was i na Waszych uczniów filtr preferencji, który się wzbogacił o przedmioty szkolne, więc zachęcam Was do tego, żeby wykorzystywać i również zostawiać swoje opinie na stronie, bo to jest coś, nad czym bardzo długo pracowaliśmy i co się jeszcze na pewno będzie rozwijać. To jest jedna informacja. Druga informacja to jest wydarzenie, które już niebawem, nie wiem tylko, czy się teraz wyświetliło, u mnie jest na razie biało, w każdym razie będę już o nim mówić, to jest kolejny zawodowy stream, praca w leśnictwie, widać, a u mnie nie widać, to ciekawe, praca w leśnictwie to jest wydarzenie, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 22 kwietnia. Nasze zawodowe streamy kierujemy przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Myślę, że to jest taka formuła, która do nich najbardziej trafia. I więc zapraszamy na nasze leśne wydarzenie. I trzecia informacja. Od Pistacji, czyli z naszego drugiego projektu bezpłatnych wideolekcji, już w najbliższy poniedziałek odbędzie się próbna matura, nasza autorska próbna matura z nowymi, niepublikowanymi wcześniej zadaniami. Będzie ona wyglądała bardzo podobnie do matury tej oficjalnej, ponieważ o 9 opublikujemy zadania. Wieczorem pojawi się klucz odpowiedzi, będzie również webinar, który wyjaśni, jak rozwiązać najtrudniejsze zadania otwarte. Także wszystkie te informacje ja również Wam prześlę w mailu, ale znajdziecie na naszych fanpage'ach, więc to takie szybkie inspiracje i przypominajki od Mapy Karier. Jeszcze raz powtórzę, że wszystkie materiały otrzymacie, również tytuły książek, jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz na koniec, ale nie najmniej ważna. Jak zapraszałam naszych gości dzisiejszych na to wydarzenie, to po pierwsze bardzo się ucieszyłam z tak pozytywnego odzewu.
Ucieszyłam się, że wszyscy przyjęli moje zaproszenie i z takim entuzjazmem podeszli, który to entuzjazm, myślę, było bardzo dobrze widać na dzisiejszych wystąpieniach. Ja również mam sporo notatek, ale myślę, że sobie jeszcze raz obejrzę to wydarzenie na spokojnie. I dowiedziałam się też, że Agnieszka Szuta ma dzisiaj urodziny, także oczywiście składam Agnieszce bardzo, bardzo wielkie życzenia urodzinowe, to po pierwsze, ale mam też dla Agnieszki mały prezent urodzinowy i pozwolę sobie go zaraz wyświetlić. Jak wiecie, w mapie karier w naszym mieście zawodów mamy nie zdjęcia zawodów, a rysunki i postanowiliśmy dla Agnieszki Szuty w prezencie przygotować awatar, który się już pojawi niebawem na naszym mieście zawodów. To jest awatar zawodu HR Business Partner, który jeszcze do tej pory nie miał swojego dedykowanego rysunku, ale już za kilka dni będzie miał. Także mam nadzieję, że to taki miły akcent. I bardzo, bardzo dziękuję Wam za uczestnictwo. Tak jak mówię, napiszcie nam, co Wam się podobało, może co byśmy mogli zrobić lepiej. Przepraszam za kilka problemów technicznych. Ale niestety, tak jak mówiłam, nie na wszystko mamy wpływ i zapraszam Was oczywiście na nasze kolejne wydarzenia. I cóż, myślę, że będziemy kończyć. Zapraszam do obserwowania naszego fanpage'a, tam wszystko będzie się pojawiać, a Wy od nas otrzymacie maila z materiałami już niebawem. Dlatego dziękuję Wam i będziemy zamykać wydarzenie. Ulu, jeśli mogłabym Cię poprosić o zamknięcie wydarzenia, to będę super wdzięczna. Cieszę się, o, tylko 6 minut przeciągnęliśmy, także dziękuję bardzo, bardzo naszym gościom. Do widzenia i spokojnej nocy i dobrej pogody i dużo zdrówka życzę.